i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Dzień wcześniej, przybył do Warszawy Józef Piłsudski.
dni 10 i 12 listopada były dla polskiego narodu pełnym uświadomieniem odzyskania niepodległości. Nasz kraj podarł dla nas wzruszenia i entuzjazmu. Szanowni Państwo, historycznie rodowi Narodowego Święta Niepodległości uzasadnia wręczanie tego dnia żołnierzom, pomorców oraz odznaczeń wojskowych, dlatego też na pewno przeszkoda Narodowego Święta Niepodległości w Szkotawie wręczone zostaną żołnierzom mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Tegoroczną uroczystość w Szkotawie uświetniają żołnierze 11. Rodzaju Przewodzenia jak generał obrony Zbogna-Zdrowskiego Strzelania, stanowiący skład pierwszej kompanii łączności pod dowództwem porucznika Tomasza Kroczuka na czele poczty sztandarowego porucznik Przemysław Pikula. Zgodnie z ceremoniami wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dostąpi teraz złożenie wypunktu o gotowości do uroczystości. Złoży do dowódcy uroczystości, porucznik Marcin Kliński, dowódcy jednostki materiału do widzenia, uporządkowi Mariusza Wasikowi. Złożenie wypunktu nastąpi w asyście burmistrza Łotawy pana Józefa Rybaka. Kompania Pachy na prawo. Pach! Panie pułkowniku, dowódca uroczystości kapitan Nawroczyński melduje wojskową oficerę mundurową 11. Rodzaju dowodzenia do uczczenia uroczystości z okazji obchodu 98. rocznicy pozyskania niepodległości. Szanowni Państwo. Wyróżniony żołnierz do szyku. Marsz!
Kompania Bartol. Rozkaz personalny numer 64, dowódcy 11 Batalionu Dowodzenia z dnia 10 października 2016 roku. Kompania Bartol. Starszy szeregowy Bobowski Rafał, celowniczy regulujący, drużyna ochrony i regulacji ruchu, pluton ochrony i regulacji ruchu, kompania ochrony i regulacji ruchu, 11 Batalion Dowodzenia. Zwalniam zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 2 listopada 2016 roku wyznaczam na stanowisko służbowe. Dowódca stacji, stacja zasilania, pluton aparatowni. Żołnierze mianowani na kolejne stopnie wojskowe do szyku. Marsz! Nie tylko bohaterom pierwszej i drugiej wojny światowej, ale także bohaterom wszystkich kolejnych lat, którzy swoje życie ofiarowali ojczyźnie. Łączymy nasz szacunek dla nich z radością z wolności, którą w historii naszego kraju traciliśmy wielokrotnie. Potencjał obywatelskiej aktywności jest w naszej gminie bardzo duży. Z tego miejsca właśnie dzisiaj, w Narodowej Gminie Podległości, bardzo dziękuję wszystkim, którzy złożyli propozycje do kolejnego budżetu obywatelskiego naszej gminy.
Jest to dowód Państwa zainteresowania tym, co się dzieje i co powinno dziać się w naszej najbliższej okolicy. Dzisiaj nie każdy ma chęć przyznać się, że jest patriotą. Nie każdego stać na refleksję na temat patriotyzmu. Dla mnie Państwa zaangażowanie w sprawy gminy jest jednoznaczne, że szczerym i nowoczesnym patriotyzmem, którego centrum jest nasza gmina i nasza ojczyzna. Łącząc powagę wobec dokonań naszych rodaków, cieszymy się z tego, jacy jesteśmy, istniejemy plany na przyszłość. Uczmy młode pokolenie radosnej postawy patriotycznej, bo jak powiedział Józef Piłsudski, naród traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium. Dlatego zapraszam Państwa na dwa wyjątkowe koncerty niepodległościowe do Szkotarskiego Domu Kultury. Pierwszy odbędzie się już dzisiaj o godzinie 13, a wystąpią w nim najmłodsi Szprotalianie oraz koncert niedzielny 13 listopada o godzinie 16, który przygotowali artyści sekcji wokalnej Szkotarskiego Domu Kultury. W tym szczególnym dniu życzę Państwu dużo powodów do radości. Niech radosny będzie Dzień Niepodległości. Bardzo dziękuję panu dowódcy Dariuszowi Lesikowi wraz z 11 batalionem żołnierzy 11 batalionu dowodzenia. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję Szkotarskiej Orkiestrze Dętej, przybyłym radnym, pracownikom urzędu i wszystkich mieszkańców i gości gminy Szprotała. Proszę święcić Dzień Niepodległości. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę teraz o zabranie głosu dowódcę 11 batalionu dowodzenia, pana pułkownika Dariusza. Panie Burmistrzu, kombatanci, weterani, walczący o niepodległość najjaśniejszej Rzeczypospolitej, mieszkańcy Szprotawy, żołnierze. Po raz 98 obchodzimy w Polsce rocznicę odzyskania niepodległości. A uroczysta chwila skłania do przemyśleń nad latami, których wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków były kłamszone przez zaborcze państwa. Cieszę się, że żołnierze 11 batalionu dowodzenia po raz kolejny mogą wraz z mieszkańcami Szprotawy świętować tę tu uroczystość. Najważniejszą, można powiedzieć, polską uroczystość o charakterze patriotyczno-religijnym. Chciałbym w tym miejscu podziękować, powiedzieć oraz podkreślić, że zarówno dniowy obchody Narodowego Święta Niepodległości, jak i jego znaczenie uzasadniają wręczanie podczas jego obchodów awansów oraz odznaczeń wojskowych żołnierzom sił zbrojnych. Dlatego też ze wzruszeniem, a zarazem entuzjazmem żołnierskie gratulacje kieruję tu właśnie na Szkotarskim Rynku z kolem tych żołnierzy, którzy dziś dostąpili zaszczytu otrzymania aktów mianowa na wyższe stopnie wojskowe oraz na pierwsze stopnie podoficerskie. Na mieszkańców Szprotawy oraz na podległych mi żołnierzy polska niepodległość lat współczesnych przynosi pozytywny wizerunek trwałej współpracy z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego i innymi instytucjami tego regionu. Jej celem jest podkreślanie tradycji oręża polskiego, kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości młodych pokoleń.
oraz budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę radości z tego, że żyjemy w wolnym kraju oraz powodzenia w dalszej służbie, w dalszej pracy na chwałę naszej ojczyzny i lokalnej społeczności z Protawy oraz Wojsk Łączności Informatyki pracujących w tym regionie. Jestem przekonany, że nasze działania wniosą wyłącznie pomyślność i satysfakcję z dobrze wypełnionych obowiązków wobec naszej niepodległej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich żołnierzy uhonorowanych znaką Wojsk oraz awansowanych apel pamięci. Kompania Patrz! Kombatanci, weterani Warto i Podległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Szprotawy, żołnierze Wojska Polskiego, Polacy, stajemy do niepodległościowego apelu pamięci w Szprotawie, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o wolność Rzeczpospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonania naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, posynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, białusów księcia Józefa Poniatowskiego, potworączy, bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Chwała! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich, Rosji oraz Mechinnej Armii, powstańców Wielkopolskich i Śląskich, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Chwała! Ciebie wzywam marszałku Józefie Piłsudskim, który 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Konfrantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dąbrowskiego. Stańcie do apelu.
Zgodnie z moją wojskową, czyli z Polski, na Polski teraz podlegają pięści reprezentacyjnej Polska-Polska. Kompania Patrz, miejsce wystąpienia Wojska Polskiego. Kompania Chodnik. Chodź! 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 Chodź!